Siema, siema. Jesteśmy u mnie na siłowni. Jest dzisiaj u mnie Jarek Ninja. Wszyscy go dobrze znacie. Głównie z innego profilu, ale dzisiaj będziemy trenowali łapy. Wiadomo, łapa też u niego jest duża. Nie urosła ta łapa od kopania, ale dzisiaj sprawdzimy, czy jest ona równie silna, co wielka. Pierwsza taka zupełnie luźna, żeby się lekko rozgrzać. Najpierw rozgrzeweczka, 20 ruchów na biceps, potem przechodzimy na triceps, a na triceps będziemy robić dość taką ciekawą odmianę wyprostów, tak jakby z nad głowy, ale robimy 10 powtórzeń, dokładamy ciężaru, 10 powtórzeń, dokładamy ciężaru, 10 powtórzeń, czyli jakby taki drop set, ale w drugą stronę. Dziesięć, czyli 30 ruchów w serii. Lekko z nad głowy i lekko przed siebie ręce, czyli jakby nie do tego, tylko jakbym tu chciał dotknąć ręką. Do mojej dłoni. O, właśnie. Zobaczcie, to jest taka fajna odmiana jakby wyprostu za głowy. W większym stopniu dzięki temu angażujemy tą długą głowę tricepsa, czyli tą, która daje największą masę łapy. Dobra, SI. Rozliczam jeszcze jedną lekką. I jedziemy. I teraz zobaczcie, to na triceps jest mega fajną też formą na takie dogrzanie łokci i tricepsa. Robię bardzo dużo powtórzeń, mega pompuje triceps, ale też przygotowuję się przez to do ciężkiego wysiłku. Siema. Powtórzenia cały czas to samo robisz, tak? Tak, tak. Cały czas tyle samo, tak, 30, tak. Tam 20, tak? Tak, tak. Ja robię ten sam ukłon, co tutaj robisz na tricepsie. No. Robię na dolnym i na leżąc na plecach. No ja też tak. Ten sam ukłon, tak. Też na lince, tylko leżysz na plecach, nogi dajesz do góry. Tak, wiem. To jest taki bardziej Francuz. A jak robię tak, to robię jakbym robił tak za głowy wyciskanie. Tak, ale ja robię na leżąco. No. Mam nogi w górze. No. I tam robię do nóg. A, no. Zrozumieć? Ta sama pozycja, tylko że odwrotnie, z dołu, nie? Zrobimy potem jeszcze też, ci pokażę kilka innych ćwiczeń na wyciągach, bo ja, jeżeli chodzi o wyciągi i łapy, to na przykład często robię tak, że robię same wyciągi na łapy. Mam takie kombinacje na łapy, jak ty z kopnięciami. Nie wątpię, nie wątpię. Ciężka seria, ale ruchów też robimy dużo. Duży ciężar, mało ruchów, każdy potrafi, a duży ciężar, dużo ruchów, nie każdy. Dobra, lecimy. I zobaczcie, jak to wchodzi. Wchodzi to, nie? To na ten powtórzeń, no. Tak, od razu masz większą łapę. No kurde. Mega. Pompuje ładnie, no. Widzieliście kiedyś Schwarzeneggera? Tu Schwarzenegger spopularyzował właśnie ten uchwyt, arm blaster. I powiem szczerze, że kupiłem to tylko dlatego, że jak byłem małolatem, to oglądałem właśnie zdjęcia Arnolda z tym urządzeniem. Jak tylko otworzyłem swoją siłkę, to pierwsze urządzenie
które sprawiłem sobie, to właśnie było to. Niesamowite. Chciałem z tym, żeby tak było trochę, wiesz, coś innego z tą liną. Dziwnie, ale też jak chodzi. Chodzi, nie? Inaczej trochę. No, nie robię nigdy, nie? W tym, na tym nie. Ten chwycik też robi z maszyny Smitha zupełnie inną maszynę. Można robić, jak robi Jarek, bez tego uchwytu, ale jest troszeczkę wtedy inaczej, bo wtedy bardziej odpychacie od siebie, a tu, no kurde, jest rewelacja. Żebyś mi to przytrzymać, wiesz? Tak, przytrzymać. No. Ja to nie mam sprawy. O właśnie, o właśnie. Z 15 ruchów musi być. Inaczej trochę niż samym grypem, nie? Dobrze, dobrze, no. Inaczej. Chcę bardzo nadwyrężyć sobie łapy, więc zrobię tak pojedynczo. Wiadomo, jak trochę jest pompa, to trochę ciężko takie przytrzymać. Ale nie wiesz, chodzi mi o nadgarstek, wiesz? No, no. Jesteśmy rozgrzeni, teraz możemy pójść coś zrobić naprawdę ciężkiego. Dobra rozgrzewka, nigdy nie jest zło. Rozgrzeweczka za nami, więc można cisnąć. Teraz zawcie, zawcie na tą maszynę. To jest maszyna do łydek, świetna maszyna do łydek, ale ja opatentowałem sobie tutaj też maszynę do robienia tricepsów. Znaczy takie trochę wyciskanie wąskim chwytem, trochę wyciskanie francuskim. Czasami podkładam sobie piłkę po to, żeby mi się łatwiej było zaprzeć, a czasami robię bez. Przeważnie jak jest większy ciężar, to wolę piłkę, bo mnie wtedy nie wygina. Mogę się po prostu zaprzeć na piłce i odpychać. Zobaczcie. I to robimy na dużo powtórzeń. Z 25 minimum. Jest moc. No, dwa dni, 3 kilo na dole, nie? Takie treningi intensywne, że masakra, non stop spocony chodzę, non stop. Mata, treningi i MMA, jiu-jitsu, kickboxing, plus siłownia teraz i 3 kilo na dole. Obecna waga 95 kilo, ale mam nadzieję, że jak się skończy, to nabierzemy te 2-3 kilo z powrotem. Dobra. Słuchajcie, na ostatnie ćwiczenie robimy uginanie ze sztangą, ale tak, że będziemy robić bez przerwy. Ja robię, oddaję Jarkowi, on robi, oddaję mi i tak dalej. Zazwyczaj, ja przynajmniej robię to na początku treningu i wtedy najczęściej robię 10 serii po 10. Natomiast dzisiaj zrobimy, jako że na końcu, zmęczeni, to zrobimy tak, 10 powtórzeń każdy, 8 powtórzeń, 6 powtórzeń, 4 i 2. Ja zaczynam.
Idzie. Teraz poś. O, się trochę lekko. No dobra. Mógł dojechać, bo... Dobra, nie, okej. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Ale liczy się ogólna ilość powtórzeń, którą zrobimy. Raz, sześć. I przerwa jest krótka. Raz, dwa, tylko. Raz, dwa i będzie jeszcze bonus. Raz. Dyszka do bitka. I tak, i dyszka do bitka. O, teraz wyszło. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I pięknie. I może powiedzieć, że łapy zrobione. Dziękuję bardzo za trening. Zajebiście było. Spróbujcie tego w domu. Pompa mega. O kurde. Teraz weszło co?